Paweł Głażewski wygrał swoją 15. walkę na ringu zawodowym. Białostoczanin w pojedynku wieczoru gali w Nowym Dworze Mazowieckim zmierzył się z Orialem Kolajem. Albańczyk, legitymujący się bilansem 5 wygranych i 4 porażek, dał się wykazać byłemu pięściarzowi Hetmana. Głaz od początku zaatakował i już w pierwszej rundzie niewiele brakowało, by rozstrzygnął walkę przed czasem. Albańczyk przetrwał i w dalszej części boksował bardzo defensywnie. Podopieczny Wojciecha Kosydowskiego spokojnie punktował i wygrywał każdą z rund. W czwartej jeden z jego niezwykle skutecznych lewych sierpów powalił przeciwnika na deski. Po knockdownie Paweł zaatakował, ale Kolaj znów przetrwał. Białostocki bokser do końca starał się rozstrzygnąć pojedynek przed czasem, jednak jego licznik zatrzymał się na 4 nokautach. Na punkty wygrał jednogłośnie 60-53 i odniósł 15 zwycięstwo w 15 walce. To już jest czwarta z rzędu walka, gdzie mój przeciwnik zalicza knockdown, jednak wstaje i kontynuuje walkę do końca, także no widać, mój promotor dobiera mi odpowiednich rywali, nie takich miękkich, co przyjeżdżają po wypłatę. W pierwszej rundzie już tak miał gorąco, bo złapałem go, przedłużyłem akcję, jednak uderzyłem trochę kciukiem i ten kciuk już czułem do końca walki. Twardy rywacz mi leżał na deskę, dotrwał. Chwała mu za to, ja też nie wychodzę po to, żeby boksować jedną rundę, bo taka walka mało mi daje. Przyboksowałem całe 6, było to dłuższe takie przetarcie po dłuższej przerwie. Następną walkę ma prawdopodobnie w czerwcu, będzie to walka 10-rundowa, na pewno z lepszym rywalem. Pod koniec roku planowana jest walka Pawła Głażewskiego z innym białostoczaninem, Aleksym Kuziemskim. Tylko jeden punkt wywalczyli drugoligowcy z naszego regionu w meczach wyjazdowych. Sztuka ta udała się Wigrom. Suwalczanie zremisowali 1-1 z ostatnim w tabeli Motorem Lublin. Na boisku lidera porażkę poniósł Ruch. Piłkarze z Wysokiego Mazowiecka w pierwszym wiosennym meczu przegrali z Olimpią Elbląg 0-2. Sokoła pokonał 2-1 GLKS Nadarzyn.